Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korl i zapraszam do kolejnych przygód w grze Horizon Zero Dawn. No, to wracamy dziś na moment do misji pobocznych. Tak, wiem, że tam cały lud Nora czeka na naszą pomoc, ale mam wrażenie po ostatniej misji głównej, że część pobocznych może być dość istotna dla naszej rozgrywki, dla tego co zobaczymy w fabule. No, a zawsze jak to w grach mamy, staram się uzyskać jak najlepsze zakończenie. Mam nadzieję, że tak będzie też i tym razem. Druga sprawa, 12,5 tysiąca punktów doświadczenia oznacza to mniej więcej tyle, że szykuje nam się naprawdę długa misja główna. Nie chciałbym ją przechodzić na raty, tylko jakoś tak w całości przejść, a dzisiaj niestety mam no dobre 40 minut czasu. Myślę, że to za mało jak na tamtą misję, ale wystarczająco, żeby pomóc Olinowi. No i zobaczymy, jak to tu wygląda. A nuż, my pomożemy Olinowi, Olin pomoże nam. Jest tam też kilka takich mniejszych zadań, typu znaleźć jakiś talizman dla wojownika Nora. No, męczyłoby mnie coś wewnętrznie, gdyby się okazało, że jak nie znajdziemy tego talizmana, to na przykład on zginie. No dobra, ale teraz mamy sprawy nieco inne. Kiedyś musisz mi pokazać, jak to robisz. Aloy, jesteś kobietą honoru. Olin, twoja rodzina. Widziałam zagrożenie Hilisa. Masz żonę i synka? Gdybym walczył o ich życie zamiast tego, co robiłem. To twoja szansa, Olinie. Po to tu jesteśmy. Zgoda. Jesteś bardzo łaskawa. Są trzymani gdzieś blisko? Tak, na farmie, za tymi skałami. Zabiorę cię. To tu, miejsce naprzeciw ostróg. Okej, no to lecimy razem z Olinem. Podobno gra ma kilka zakończeń. Za późno. Uzależnionych właśnie od wykonanych misji pobocznych, więc zobaczę też, czy nie zrobimy tego tak, że część misji nagram już, czy wszystkie nagram teraz, a po prostu opublikuję je już po zakończeniu głównego wątku. No zobaczymy. Gorzej jak nie będzie czasu. Aloy, tam za skałą! Za sałatą. Co mamy zrobić? Znajdź rodzinę, zabij. Opcja zabij wydaje się ciekawsza niż poszukiwanie rodziny. Czyli tak, mam... O! I jest pan. Tylko dlaczego zawsze tak daleko? Jak mamy takiego pana, może rozwiniemy sobie nareszcie umiejętność. Cios z dołu nie jest zbyt interesująca, ale eliminacja dowódcy jak najbardziej tak już przyszłościowo. Chociaż akurat do tego możemy się tak szybko, łatwo nie dostać. To już koniec. Nie mogę znieść, że jestem tak blisko. A mimo to... Już prawie po wszystkim. O, ilu strażników? No, nie liczyliśmy. O ilu zabójcach mówimy? Z tego, co widziałem, kilku. Doskonale wyposażeni. Łucznicy obserwują z grani. Ale nie ma miejsca na ich maszyny demony. Doskonale wyposażeni panowie. No ładnie, to wchodzimy. Znasz sytuację. Jak tam wejść? Myślisz, że jakbym był strategiem, to wpadlibyśmy w to bagno? Racja. Może by uderzyć od frontu, jak Oseramowie. Lub zaatakować z boku, lub z góry. Może jakoś wejdziesz na dach. Ja nie, jestem trochę za gruby. Okej. Powinnam iść sama? Na pewno sobie poradzisz. Ale przy zaćmieniu zawsze możesz dostać nóż w plecy. Dlatego ja popilnuję, jeśli chcesz. Naszych pleców. I co tu zrobić? Działam sama, chodź ze mną. Fajnie by było go zabrać, ale martwiłbym się o niego, że może zginąć, więc poradzimy sobie. Nie. Poczekaj tu. Podejdziesz dopiero, jak ustanie walka. O, będę gotów. Olin, jaki zadowolony z naszego pomysłu. No ładnie, no ładnie. Przerzucimy się tu na te strzały. Załadujemy coś, więc... O! I chyba na początek mamy całkiem niezły cel. Ktoś powie, mamy tu trupa? Ktoś zauważył chyba trupa, bardzo dobrze. Szukamy następnych, chociaż ta elita by się przydała tam do pokonania. Czekaj, 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 kolego. Ale pięknie wszedł. A, jakim cienkim głosikiem. Jakby w krocze dostał. Jakby w krocze dostał. Trawo, nie przeszkadzaj. No, no i nie przeszkodziła. Bardzo dobrze. Ktoś jeszcze tutaj jest za tym wszystkim, ale może zaraz jego głowa pojawi się na horyzoncie. No, trochę średnio, a nawet nieźle. Piękne polowanie. Uuu, ale strata okruchów. Dobra, kto bogatemu zabroni? Wejdziesz tu?
weszła, ale nie widać było go. Dobra, ale rzeczywiście jest tutaj jakieś wejście od zaplecza. No to chodź na jedną strzałę. Słaby jesteś, coś ciebie za wojownik. Czekaj, jesteś... Ty, ukryj się. Co to za krzaki niekryjące? Kolor się zgadza. To my niepotrzebnie po 3 strzały traciliśmy. Czy strzały to na takiego jak ten tutaj chodzi ewentualnie? Że bardziej stoi. No tak, szef. Czy się stoi, czy się leży? Padasz, kolego. Aloy do ciebie mierzy. I... No, kuszące. I co to wszystko? No, no dobra. Tu muszą trzymać rodzinę Olina. Nie do końca. Drzwi zamknięte na 3 spusty. Ten z zaćmienia ma klucz. Ten z zaćmienia? Znajdź rodzinę. No, dość dokładna podpowiedź. Ten z zaćmienia. Na szczęście pokazali, który to ten. Trzeba uważać, bo jeszcze jakieś to i to je stoją. Jest klucz do fermy. To idziemy po jajeczka. Oj! Oj, zaraz sobie zejdziemy. O ile przeszukiwanie kultystów nie jest specjalnie interesujące, bo oni już tam z naszej perspektywy nic ciekawego nie mają, takie jak najbardziej skrzynki jeszcze są coś warte. No dalej, dalej. Wrotki gadżeta. To wszystko, Olin? No dobra, może żona nie chce do niego wracać. Najpierw z nią pogadamy. Było spore zamieszanie. Kim jesteś? Nie znam cię. Nie bój się. Wydostanę was stąd. Nie porzuciłam nadziei. Ale niewiele brakuje. Czy jest już bezpiecznie? Zaćmienie już ci nie przeszkodzi. Więc to koniec. Marzyłam o ucieczce. Na 1000 sposobów. Ale syn jest dla mnie najważniejszy. Przeżyłaś. Ochroniłaś go. To się liczy. Idź, mąż na ciebie czeka. Olin? No, daj, masz jeszcze jakiegoś innego męża? Dziewczyny, no kto wie? Kto wie, no. Nie wiemy, jak to tam się wszystko układało. Idziemy do Olina. Żona na ciebie czeka. Zrobiło się cicho. Olin! Sprowadziłaś go do nas. Dziękuję. Nie musisz mi dziękować. Mam wiele na sumieniu. Przyjąłem ofertę diabła, a inni za to zapłacili. Myślisz, że nie słyszałam? Wiem, co gadają. Wiesz, że zawsze miałem brud na rękach. A teraz mam tam krew. Weź syna na ręce, proszę. I wróć z nami do włości. Powinieneś słuchać żony, Olin. Achilles i jego demony. Honor nakazuje mi pomóc, Aloy. Przynajmniej tyle mogę dla ciebie zrobić. Olin, to już koniec. Nie jesteś mi nic winien. Idź z rodziną. Postaraj się poprawić. Żegnaj, Aloy. Twoja matka. Obyś znalazła ją przed nimi. Jak miło. Jak miło. Serce Nora, no zachęcają nas, tam podobno walki trwają, ale my zajmiemy się jeszcze na szybko. Szczęściem w łowach. Przeglądaj na mapie. Przy okazji osiągnęliśmy 30 poziom. Maksymalne zdrowie, dodatkowe punkty umiejętności. Myślę, że z takim arsenałem punktów i tych wszystkich bonusów, no to ten finał może być ciężko też... Ciężko się robi. Wszystko białe. Ciekawszy. No ładnie. A dlaczego ciężko? Bo nie ma białego, tak? To nie w tym przypadku. Chyba schodzimy. Będziemy mniej widoczni. Choć gdzieś tu w tej okolicy powinien kryć się talizman. Czemu mam wrażenie, że jeżeli cokolwiek się kryje, to tam gdzie są największe problemy. Ale mogę się mylić, mam taką nadzieję. Właśnie, ten sprint mieliśmy sobie też rozwinąć. Ale ile mamy punktów? 1 punkt. Trudno rozróżnić te ślady. Ale to był Taim i dzik. Oj, a tam jest chyba czujka. Nie patrzcie, czujko, a jak już się patrzysz, to strzelimy tobie w oko. I tyle, i po problemie. I cześć.
Gdzie ona? Tu jest jakiś ślad. Przy krzaku. A tam jest jeszcze jedna czujka, ale chyba sobie też potrójną strzałę weźmiemy. Na bogato. Chodź, czujeczko. Oj, już miałem puszczać. No i tyle. Dobra. Sobie możemy sobie takiego tutaj... Gdzie te ślady? Wygaś ścieżkę. Przejąć możemy, jakbyśmy chcieli. No może nie masz takiej potrzeby. No, koleżanko, gdzie ty tę ścieżkę tu widziałaś? U nas do czujki coś zaciągnęło. Tak jakby tam coś było. Coś się świeci. Żadnych śladów. Ciekawe, co go zabiło. Pianę na pysku. Coś zjadł? Ja już wspominałem, że nasza koleżanka czas... Jest tam tutaj. Czasem widzi za... Nie, czujka. Czasem widzi za dużo. Zdecydowanie więcej od nas. A jest tutaj. No to ładnie. Przeszukaj dzika. Coś utkwiło mu w gardle. Zobaczmy. O, tak, to pierścień Taima. No to możemy wracać do kolegi. Jeżeli dobrze pamiętam, to obiecał, że będzie siedział przy ognisku i czekał na nas. Nie, to nie ty, to ty. Burdarzył, mam nadzieję. Mam skóry dzików i twój szczęśliwy pierścień, Taimie. Chwała Wszechmatce. I tobie, oczywiście. Gdzie go znalazłaś? W gardle dzika. Niezbyt szczęśliwie dla niego. Ja chyba od tej pory będę go nosić na szyi. No i po robocie skrzynia skromnej nagrody to nas obdarował, chociaż kiedyś może to by i cieszyło. Zobaczmy, tak. No rzeczywiście. Jeżeli chodzi o szaleństwo, to tutaj tego nie było. Mapo, pokaż nam. To jeszcze jest jakaś misja, więc sobie ją odbierzemy od razu. Zobaczymy, co się kryje. Jak nas to ominęło. I pozbieramy właśnie kilka wykrzykników. Zobaczymy. Co jeszcze by się szykowało, ewentualnie żeby z takich istotniejszych rzeczy. Sporo pracy. Ach, to ty, Kali mówić. Przywódczyni Sona, wzmacniasz koronę matki? Jeśli Nora mają przetrwać kolejny atak metalowego diabła, musimy wzmocnić obronę. Ale to nie twój problem. Nie jesteś pod moją komendą. Zawsze możesz poprosić, przywódczyni. Masz rację. Potrzebujemy lancorogów. Mają chłodziwo, z ich soczewek też jest użytek. Mam już chłodziwo. Dobrze. Nasz lód i ogień pokonają maszyny. Pozostała jeszcze soczewka lancoroga. Trzeba zapolować na zachodzie. Potrzeba też wieżyczek pełnych strzał sygnałowych. Weź te do wieży Orna na południu. Jeśli możesz. Dobra. Jest do zrobienia. Braki zaopatrzenia. Soczewka dostarczy strzały, a strzały to dokąd? Możemy zobaczyć to na mapie? No dobra, mamy jakiegoś lancoroga. Jeden nam chyba powinien wystarczyć do wypełnienia misji. Jak go tam ładnie przytrafi... Już? Już. To po robocie, tak idziemy. Jak kumple zauważyli, mamy tu trupa i tego typu sprawę. Coś tam chodzi takiego jakby większego, ale nas interesuje chłodziwo. Mamy. Teraz dostarczymy strzały sygnałowe. W sumie po drodze. No gdyby ta pogoda jeszcze trochę przyjemniejsza była. Bieguna. Ale o, jakiś oszukany ten biegun, bo ostatnio jak tam kolega zostawił bieguna, to miał z tyłu jakiś zbiornik jeszcze dodatkowy, a tutaj bez tego. Dlatego może wolniejszy albo coś. Ciekawa sprawa, może idzie je modyfikować później. No dobra, to nie będzie taka łatwa przeprawa, jak tu biegun. Orzeźwienie. No właśnie, dyskusja była ostatnia. Czym napędzane są te maszyny? No na pewno biopaliwo, tak jak to wyczytaliśmy czy usłyszeliśmy, no ale to biopaliwo na coś musi być przerabiane. Prawdopodobnie będzie to elektryczność. No, koleżanko, pronto na górę i już jesteśmy. Kolego, koleżanko, kolego. Ty jesteś Orn? Nie jesteś trochę za młody na strażnika? Możesz mówić. Dobra. Przywódczyni przysyła ci te ogniste strzały. Jak tylko zobaczysz coś podejrzanego, wysyłasz sygnał, dobrze? Wiem, wiem, jestem młody, nie głupi. Jeśli wrócą... Uważaj. Jazda w dół jest najlepsza. A jednak...
Głupi. No kolega, ty nie masz brata z czasem, co tuniki szyje? Wróć do Sony. No ładnie, lokowanie produktu nam tu wcisnęli w to wszystko. No lecimy do ciebie, Sony. Gdzie ona jest? A, wejdź na wieżę. No nie, oszalała. Chociaż dobra, jest jakieś wejście. Wcześniej chcieliśmy tutaj wchodzić, teraz nie powinno się problemu. Chyba. No to ładnie się urządziła. Żadna maszyna raczej tam by się nie dostała, więc no. Sony ma dobre pomysły. Całą wioskę tam by trzeba było urządzić. No właśnie, czemu oni bardziej na skałach jakoś nie siedzą? Chociaż te latające ptaszyska. Dobra, do góry. Raz, dwa. Przynajmniej sobie poskakaliśmy przy okazji. A nie tylko przynieś, zanieś. Posprzątaj. Przyniosłam soczewkę lancoroga, Sono. Sama wykonam niezbędną broń. Wojownik nie może zapomnieć rzemiosła. A zaniosłaś Ornowi strzały sygnałowe? Tak. Mam nadzieję, że nie będzie musiał ich użyć. Zgadzam się. Tylko kiepski dowódca pragnie wojny. Na razie oczekuję od wojowników tylko gotowości. Dzięki za twą pomoc. No i jak miło. Jeśli Wszechmatka sprawdzi nas kolejną burzą, nie ugniemy się. Skrzynia Schulera okruchów. No dobra, ale mamy jeszcze coś tutaj, żeby zobaczyć. Czyli kilka misji w miejscu, gdzie odstawiliśmy Króla Słońca, tego młodego Króla Słońca. Oto ujeżdżająca maszyny Nora z dziwną włócznią. Dobrze, że cię widzę. Mam propozycję. Podejdź. Mów mi, Fernund. Też masz 14 lat? Dobrze, Fernund. Co proponujesz? Za panowania tego idioty króla Kardża obcy często ukrywali dobytek przed zbójcami. A ja znalazłem kryjówkę. Co to jest? Relikt. Z czasów przedwiecznych. Pewnie zrozumiesz go lepiej niż ja. Obawiam się, że nie mogę go dosięgnąć. Aha, i mam go dla ciebie zdobyć. Cóż za wspaniały plan. Na pewno pójdzie ci znacznie lepiej niż mnie. Weź go, przynieś, a potem podzielimy się zyskiem. Może najpierw zobaczę, co to jest. To też dobra myśl. Ale jakie zaufanie, że mu to zwrócimy. Hej, Fernund, oczy mam wyżej. Patrzę na twoją włócznię. Jest niezwykła, ale jak działa? Wsadzasz ostrą część w maszynę. Jasne, ale jak zmienia wroga w przyjaciela? To dość prosty. Tak? I tak byś nie zrozumiał. Za proste. A właściwie co ty robisz? Handluję cennymi wichajstrami. Kupuję tanio, sprzedaję drogo. Ale tu nie będziesz kupował. Czasami. Sam też znajduję wichajstry. Aha. Wichajstry, no miło. A jeśli bym chciała, co mam robić? Relikt spoczywa na zboczu Góry Zmierzchu. Przynieś go do doków Południka, a oboje na tym zyskamy. To się jeszcze okaże. No to raczej nie jest misja pierwszej potrzeby. Ale zobaczymy. Zobaczymy, jak tu czas pozwoli, chęci, możliwości. Dobra, o, jakie mosty tu przygotowane. No dobra, a ty tutaj? Kolego, koleżanko, kolego. Daj mi spokój. Nie widzisz, że przepatruję wodę? A coś się stało? Ktoś tam wpadł? Nie, ja... Widziałaś taką dziewczynę 17 lat w... Sam nie wiem. Obawiasz się, że tam wskoczyła? Nie wiem. Elida. Moja jedyna córka. Zniknęła. Kto jeszcze jej szuka? Kazałem strażom jej szukać, ale nie mogę mieć w nich nadziei. Powiedzieli, że w tym wieku dziewczyny uciekają. Ale nie Elida. Dotarłem do jej przyjaciół, ale podobno nie rozmawiali z nią od tygodni. Tygodni! Jak mogłem nie wiedzieć? Ale będą jej szukać. Ja już szukałem wszędzie i pomyślałem, że może jest... Tutaj, w wodzie. Na Króla Słońce! Kiedy ją widziałeś? Ostatniej nocy, w domu.
czuła się lepiej. Była chora? Była wycofana. Smutna. Ucieszyłem się, gdy chciała wyjść do ogrodu. Potem już jej nie widziałem. Robiła lub mówiła coś dziwnego? Kiedyś była całkiem inna. Wyjątkowo radosna. Bawiła się w piasku z chłopcami. Zmieniła się? Nie wiem. Nigdy się ze mną nie zgadzała. Nie cierpi zawieszenia broni. Myśli, że w ogóle nie powinniśmy zaczynać wojny. Od miesiąca nie widziałem jej uśmiechu. Cały czas siedzi w swojej izbie. Powinienem być uważniejszy. Podczas wojny stało jej się coś strasznego? Wojna martwi wszystkich. Okrucieństwo szalonego króla słońca, krew na ulicach, uciekający w popłochu ludzie i Tamena. Teraz trwa zawieszenie broni, ale Elida nie może się z tym pogodzić. Właśnie między nami ranią jej serce. W sumie bliskie końca. Potrafię tropić. Mogę poszukać. Gdzie ostatnio była? W ogrodzie. Proszę, może uda ci się znaleźć jakiś trop. Postaram się. Niech słońce oświetla ci drogę. No dobra, słońce i cień. To może jeszcze szybko, jak już jesteśmy na miejscu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chociaż często jest tak, że wydaje się, że będzie to coś krótkiego, a robi się coś zdecydowanie... Wygląda na to, że Elida coś zostawiła. Solidnego. Pozwalamy Oseramom zabrać Derwala. Dadzą mu klapsa i puszczą wolno. Dadzą mu klapsa. Może lubi. Widać, że pracowała w ogrodzie. Nie obchodzi mnie, co robią inne plemiona. Ach, kobieta to, pracująca. Co coś zakopane. Nie, odkopane. Musiał zostać ślad. Pójdziemy po śladach, tak, tak, tak. A to jednak tu żadnego skarbu nie było. Podświetl ścieżkę. Mam nadzieję, że to nie ścieżka dzika. Książę Itamen żyje i jest w pałacu! Chwała słońcu! To się nazywa radość, no ale... Och, jestem przytomny i... Płatki kwiatów. Po co zabierać płatki z własnego ogrodu? Godne podziwu takie zapatrzenie w króla. Znaczy nie wiem, czy godne podziwu, ale... Czy znalazłaś coś w ogrodzie? Nic konkretnego. Powiem ci. Ale zawsze mnie to zastanawiało, że można mieć takiego władcę, w którego się jest tak mocno zapatrzonym. Czy wręcz, no tutaj życie oddać próbował za niego. Króla Słońca, nie do wiary. Okej. Okay. To był Derwal. Próbował zabić Króla Słońca. Wszyscy rozgadani. O, jaki piękny skrót. Daleko poszła, daleko poszła. Wysokie płoty tato grodził, żeby do... O, nie zapamiętałem imienia. Będzie Kaśka. Płatki się tu kończą. Przy wodzie. Czyżby jej ojciec miał rację, ale tylko częściowo? To znaczy, że nie w rzece, a w jeziorze? A niedobrze. Liny do łodzi, której tu nie ma. Może popłynęła łodzią na wyspę? Chyba muszę ruszyć w pław. No tak. A, tam. No to zawsze trochę bliżej. Nie mamy tam żadnego ogniska rozpalonego. Byłoby szybciej. Dobra, ale dawno nie pływaliśmy. Poćwiczymy też ukrywanie się pod wodą. Działa. Ale głębiej zanurkować nie możemy. Jak pięknie. Jakby ktoś nas atakował, no to mamy jak wyjść z opresji. W sumie fajna pora nam wskoczyła na wykonanie tej misji. Tak w nocy ma to swój urok. Jezioro. Na dzień kobiet, to właśnie. Tak romantycznie nam się zrobiło. Dobra. Czemu to się musi kryć z drugiej strony wyspy? Szukamy też przy okazji czerwonych roślin. Niech to będą róże. Róże, które zdrowia nam dodadzą. Na dalsze podróże. Chociaż w tym miejscu to wygląda bardziej jak mak. Co, koleżanko, ty z maku Chudź. Robisz? Wygląda obiecująco. To ja nie wiem, ale mamy klapa Ucius tutaj. Problemy. No dobra, chyba musimy je zlikwidować. O, przyznam, że liczyłem na szybsze rozwiązanie tego problemu. Chyba nie tak miało wyglądać. No dobra, już pluję.
Elina. Przynajmniej powalczymy sobie trochę, tego nie było. Okej. Okay. Zabij Klapaucius. No to dobra. Ktoś pamięta, na co było Klapaucius? Pamiętam, pamiętam. O, a myślałem, że to tylko... Dobra, jak on przymroża... Nie, przymrożony był przecież. Nie zbliżaj się, to niebezpieczne! Za późno. Chyba za późno. Wyjdź. Ale... A nie, myślałem, że w wodzie go odmroziło. A tutaj tak to wygląda. No chodź. Nie żyje. No, tak wyszło. Tak wyszło. To sobie weźmiemy na pamiątkę. A ty za to... Żyjesz? Chodź. Kim jesteś? Gdzie się nauczyłaś tak walczyć? Co tu w ogóle robisz? Może zaczniesz od odpowiedzi na kilka moich pytań. Wyspa Kwiaty. Co robisz na tej wyspie? Przychodzę tu, by być sama. Twój ojciec boi się, że nie żyjesz. Ciekawe, że w ogóle zauważył. Postawił na nogi całą wioskę. Martwi się. To wszystko przez Kłapaka. Zajęłaś się nim, więc dziękuję. Poradzę sobie. No, nie wiem. Po co ci te kwiaty? Bez powodu. Chcę, by to było nasze miejsce. Dla wszystkich. Jakich nas? Jest tu ktoś jeszcze? Nie, nie. Chciałam tylko zaskoczyć swoich przyjaciół. Nikogo tu nie ma, to jasne. Kłapak, cicho, udawaj, że nie żyjesz. Wracajmy razem do wioski. Muszę skończyć sadzenie. Jeszcze tylko trochę. Nic mi nie będzie, serio. No to może i ja poświęcę trochę czasu. Rozejrzę się. Ale nie musisz. Muszę. Jakiś fagas się tu kryje na wysepce. Kłapak, cicho. Zbadaj wyspę. Na bak, idziemy do namiotu zbadać. Rzeczywiście jakieś takie swoje. W Konana dziewczyna zaczęła grać. Nie mieli komputerów, to sama sobie zrobiła. Tam jakby coś się do nas obejrzyj. To ty go załatwiłaś? Szukamy dalej śladów. Nie, coś tam jakby posłania. Było. Dwa. No nie trzeba być Sherlockiem. Kubki. Na pewno nie była sama. Czyżby Elida miała tu przyjaciela? Może być gorzej. A może przyjaciółkę? Tata ją wie. No to typowo na Dzień Kobiet, tylko zepsuliśmy jej nieco zabawę. Elido, skoro chciałaś pobyć sama, skąd dwa posłania? I tym razem nie kłam. Na słońce nie wiem, gdzie on jest. Kto? Atreal. Rozpala ognisko, gdy jest bezpiecznie, ale nie ma go. O. Kim jest Atreal? Przyjacielem z dzieciństwa. Rzucał mi glizdy na plecy, kiedy sadziłam kwiaty. Obrzydliwe. Ale ostatnio spotykaliśmy się i... Wszystko było inaczej. Godzinami rozmawialiśmy. Pomagał mi w ogrodzie. Nie mogłam się go doczekać. Jakbym... Była martwa i ożywała tylko przy nim. Wiesz, jak to jest? Nie. Raczej nie bardzo. Po co te tajemnice? Atreal to żołnierz Kardża Cienia. Służy po drugiej stronie jeziora. Spotykamy się jak zdrajcy. Jak powiedzieć ojcu? Czy komukolwiek? Kardża Cienia, no... Możemy już czasem wiedzieć, dlaczego go tu nie ma. Powiedz mi, jak się umawialiście? Przychodziliśmy tu kiedyś. Gdy odszedł, czasem wracałam. Raz go tutaj zaskoczyłam. Bardzo się śmiał. Bawiliśmy się jak w dzieciństwie, ale... Wojna go zmieniła. Nas oboje. Nie byliśmy już dziećmi. Spotykaliśmy się w tajemnicy. Wcześniej rozpalał ognisko, by dać znać, że może bezpiecznie przybyć, ale... Ostatnio... Nie przyszedł? Czekam już cały dzień i noc, ale widziałam tylko ciebie. I Klapciaka, pamiętaj o nim. Dość tego. Musisz wrócić. Proszę.
Skoro już tu przyszłaś, pomożesz go szukać? Zapalił ogień na pobliskiej wyspie. Jeśli pójdę, pewnie zginie. A rozejm musi trwać. Ale ty możesz... Ty możesz tam pójść. Proszę, pomóż mi. Znajdę go, jeśli to możliwe, ale ty musisz wrócić do ojca. Dobrze. Ale odwiedź mnie. Nie odetchnę, nie zasnę z myślą, że Atralowi może coś grozić. No ładnie, a myślałem, że to będzie szybka, przyjemna misja. To zamiast odprowadzić ją do domu, to jeszcze będziemy sobie pływać w wodzie. No cóż, ale przynajmniej doczekamy się dnia. To tak szybko na drugą stronę. Coś lichutkie to ognisko. Resztki ogniska. Jakaś szamotanina zakończona odciągnięciem kogoś. Może tak. Lepiej przygotować się do dalszej podróży. Poświetlę ścieżkę. I zobaczymy, co się mogło tu kryć. Aha, tak zaczytałem się w ten samouczek. Jakbyśmy tego nie wiedzieli. Męczą nas tą informacją od pierwszych odcinków. No ale... Jakoś trzeba trafić na miejsce. O! Pustuki. Hej, gadaj albo odepnę ci drugi palec. Komu dawałeś sygnał? Nie. Mam dość jego wrzasku. Ma zacząć mówić. Trudno uwierzyć, że to walczyło razem. To musi być Atral. Mówiłem, zdrajcy są wszędzie. Ja tam nie wiem. No to już się nie dowiesz, tak. Okej, jeszcze jacyś ludzie tutaj byli. Tylko żeby Atrala na mnie oznaczyli, bo w sumie też jest skarża cienia. No dobra. Mamy raz. Ten nawet nie będzie wiedział, że kumpla już nie ma wśród nas. A, chyba się poznamy nieco bliżej. I co? Jest jeszcze ktoś. Zostań tu. Dobra, i pięknie. Ktoś jeszcze? Chyba to wszystko. Czekaj. Oj. Wziąć na niebiesko. Jeszcze jest trzech. No to dobra, wejdziemy tu. Wątpię, żeby byli jacyś elitarni. Ale ktoś do zabawy chętny pierwszy już idzie. W biegu idealnie. Czemu my cię tam normalnie nie widzimy? Cheater. Ale mamy wallhacki, to się liczy. Dobra. Czekaj, a ty co tu się kręcisz? Chodź, zrzucimy cię, jak tak chcesz. Okej, taka mimoza. Uda się? Leci. No nie. Dobra, idzie ktoś do nas. Weź popchnij kolegę, bo spaść nie może. Żartowałem. Okej, jest jeszcze jeden. Znajdź Atrala. Atral, toś ty jest? Atral? Elida mnie wysyła. Jesteś Atral? Elida. Chciałem ją prosić, by ruszyła ze mną. Gdzieś na rubieże. Gdzieś. Ku słońcu, gdzie... Gdzie nie sięgną nas cienie. Ale nie zrobilibyśmy tego. Poszliby za mną. Już ja to wiem. Elida. Powiedz, że nie wiedzą o naszej wyspie. Jest bezpieczna. Daj jej to. Powiedz, że jest warto. Atral? Biedny Atral. I biedna Elida. Hej. Nie mów mi. Wiem, że przepadł. Karcza cienia go znaleźli. Ale musisz wiedzieć, że nie zdradził cię. Chciał, żebyś wzięła ten klucz. To klucz do naszej kłódki. Mówił, że jesteśmy połączeni. Dziękuję ci. Dziękuję, naprawdę. Powiedział, że było warto. Wszystko dobrze? Nie. Ale będzie. Poczekaj, co ty wygadujesz? Elido, nie. Spójrz na mnie. Spójrz na mnie.
Wiem, że musi ci być strasznie ciężko. Ale nie jesteś sama. Twój ojciec był zdruzgotany, myśląc, że nie żyjesz. Serio? Wciąż traktuje mnie jak lalkę. Jak cenną własność. Nie. Bez Atrala jestem sama. To bez sensu. Czekaj chwila. Wcześniej źle zrozumiałam Atrala. Nie powiedział, było warto. Powiedział, jest warto. Uwierz mi. Straty mogą nas przytłoczyć. Ale dzięki nim wiesz, że nie żyjesz sama. Żyjesz dla najbliższych. Atral na pewno chciałby, żebyś to pamiętała. I żyła. Wiem to. Zrobisz tak? Ach. Postaram się. Proszę, sprowadzę twojego ojca. Zgadzasz się? Dobrze. Maszyna czy bandyta będzie chcieć przejść obok, musi walczyć. Zapamiętaj sobie moje słowa. Powinienem ci coś dać za twą pomoc w szukaniu Elidy. Czy coś nie tak? Elida cię potrzebuje. Posłuchaj. Idź do ogrodu i to jak najszybciej. O, jasne. Oczywiście. Południk. Tym samym kończy się nasza misja Słońce i Cień. I myślę, że to też będzie dobre zakończenie naszej dzisiejszej przygody w misjach pobocznych. Gdzieś coś się jeszcze tutaj kryje. Może odpalimy tylko ten tekst, ale już nie namówią na więcej. Nie namówią na więcej. Więc kolega, mów o co chodzi. Koleżanko, przepraszam. Nawet w najlepsze dni ledwo mam jakikolwiek zysk. Szczególnie, że zwykle wszystko, co mam, rozdaję potrzebującym. Chcesz trochę owoców? Naciesz się nimi, zanim ktoś je porwie i ucieknie. Czyżby ktoś cię okradał? Tak, prawie co nocy. Nie tyle, by zamknąć interes, ale dość by mnie to bolało. No ładnie. Złodziej zostawił jakieś ślady? Tylko trochę resztek nieopodal magazynu, ale to żaden trop. Czemu straż się tym nie zajmie? Straże podejrzewają zwierzęta, ale chyba sami w to nie wierzą. Pewnie mają większe zmartwienia niż narzekanie jakiejś handlarki. Masz jakieś podejrzenia? Większość tutejszych szumowin znam w zasadzie od dziecka. Jedzenia raczej by żaden nie ukradł. Ale jeśli chodzi o większe przewiny... Zobaczymy, co da się zrobić. Potrafię tropić. Mogę poszukać złodzieja. Serio? O, dzięki. Może zacznij od magazynu tuż nad rzeką. Ktoś musiał być pod ścianą, skoro kradł zamiast poprosić. Zobaczę, co znajdę. Ale już w następnym odcinku z misji pobocznych, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. Trzymajcie się. Hej, hej.